na scenę. Orkiestra wychodzi na scenę. Oczywiście wszyscy jeszcze tam między sobą jakieś parę zdań zamieniają, ale raczej już jesteśmy skupieni. Już czekamy na to wyjście. Jest wyjście, są klaski, siadamy, stroimy się i czekamy na dyrygenta. I w tym momencie zaczyna się taka magia. Już się nie widzi tego wszystkiego, co jest dookoła, już się nie widzi tej publiki, tylko zaczyna się skupiać człowiek na tym, co będzie. To jest takie uderzenie adrenaliny, emocji, takiego wrażenia, które tak naprawdę no, ciężko opisać. To tak jakby człowiek miał skoczyć ze spadochronem albo skoczyć na bungee. No to nie będzie się zastanawiał, czy nadal ktoś na niego patrzy, prawda? I kiedy się siada i jest 2000 ludzi na sali i trzeba zagrać solo przed wszystkimi kolegami ze swojej orkiestry, to jest właśnie takie uczucie. To jest rzecz, której tak naprawdę tych parę sekund czy minut, ile się gra, co zależy, człowiek nie do końca pamięta. Porównując do muzyki rozrywkowej, czy do muzyki takiej, jak słuchamy w radiu, to zawsze słyszymy puls, który gdzieś tam w środku sobie puka i do którego nam się chce zacząć bujać, prawda? Wiolonczela ma bardzo podobną rolę w orkiestrze. Ona trzyma tempo i jeśli grupa wiolonczel w pewnym momencie zacznie zwalniać, to cała orkiestra w tym momencie zacznie zwalniać. To oni muszą... Nie dadzą rady zagrać tej melodii w swoim tempie. Zdarza się, że wiolonczele przysną, że jesteśmy zmęczeni, że coś nagle zaczynamy trochę grać do tyłu i cały utwór robi się ciężki, robi się nudny, robi się wolny. Kiedy my cały czas podtrzymujemy tempo i lekko to tempo popychamy do przodu, cały utwór zaczyna się lekko unosić i powoduje, że to jest ciekawe i że chce się tego słuchać. Instrumenty z grupy smyczkowej są bardzo podobne. Są zbudowane, powiedzmy, tak samo, różnią się wielkością. Tu jest strunociąg, na który się nakłada struny. I tu są kołki, gdzie ta struna też się kończy, gdzie się ją nawija, gdzie można zmieniać jej długość, przez co zmienia się jej wysokość. Tu jest podstawek, który przenosi drgania ze struny, która drga. Tak, ona drga. I drgania tej struny są przenoszone przez podstawek na tą płytę. Tej płyty w środku jest dusza, taki patyk, najprościej tłumacząc, który przenosi dalej te drgania na tą spodnią płytę. Na smyczku mamy naciągnięte włosie, nim się pociąga po strunie i ono powoduje drgania. Możemy sobie wyobrazić, jak patrzymy na tą płytę, jak ona jest długa, że to jest drzewo. A ona jest tylko sklejona tu po środku, z dwóch kawałków. Więc jakie to musiało być duże drzewo? W zespole, to musi być brzmienie jednego zespołu. Możemy mieć drużynę piłkarską złożoną z super gwiazd, która nie będzie potrafiła ze sobą grać, bo każdy będzie ciągnął w swoją stronę. A były takie zespoły, gdzie tych gwiazd tak dużo nie było, ale był zespół, który grał razem. I to jest dokładnie tak samo w orkiestrze. My mamy frajdę z tego, że gramy razem i jak stajemy się kłaniać na scenie, to też każdy odczuwa tą dumę, że zagrał w tym zespole i że to było nasze. Po części każdego osobna, prawda? Bo jak się wstaje i przypuśćmy siedzi widownia 2000 ludzi i oni wszyscy nam klaszczą, a czasami na stojąco, no to człowieka po prostu rozpiera.